Witam. Chciałem wam przeczytać bajkę o nazwie Sum Jana Brzechwy w książce Brzechwa dzieciom. Mieszkał w Wiśle Sum Wąsaty. Znakomity matematyk. Krzyczał więc na całe skrzele. Do mnie, młodzi przyjaciele, w dni powszednie i niedzielę na życzenie mnożę, dzielę, odejmuję i dodaję i pomyłek nie uznaję. Każdy więc mógł przyjść do suma i zapytać, jaka suma. A sum jeden w całej Wiśle odpowiadał na to ściśle. Znała suma cała rzeka. Więc raz przybył lin z daleka i powiada: drogi panie, ja dla pana mam zadanie. Jeśli pan tak liczyć umie, niech pan powie, panie sumie, czy pan zdoła w swym pojęciu odjąć zero od 10. Sum uśmiechnął się z przekąsem. Liczy, liczy coś pod wąsem. Wąs sumiasty jak u suma. A sum duma, duma, duma. To dopiero mam z tym biedę. Może 10? Może 1? Upłynęły 2 godziny. Sum z wysiłku jest już siny. Myśli z myśli. To dopiero. Od 10? Odjąć 0? Żebym miał przynajmniej kredę. Zaraz, zaraz, wiem już. 1? Nie. Nie 1. 10 chyba. Ach, ten lin. To wstępna ryba. A lin szydzi. Ha, panie sumie. W sumie pan niewiele umie. Sum ze wstydu schnie i chudnie. Już mu liczyć coraz trudniej. A tu minął wieczór cały. Wszystkie ryby już pospały. I nastało znów południe. A sum chudnie, chudnie, chudnie. I nim dni minęło kilka, stał się chudy niczym kilka. Więc opuścił wody słodkie i za żonę pojął szprotkę. Czytał Tadeusz Rozpądek, radny gminy Kocmyrzów-Lubożyca. Dziękuję wszystkim dzieciom za uwagę.